Często słyszymy, że słabą stroną polskiego kina są scenariusze. Czy podziela pan tą opinię? To jest w ogóle problem, nie tylko polskiej kinematografii. Tak naprawdę filmy, które my oglądamy w ciągu roku, to jest, nie wiem ile, jaki to jest, czy to jest procent całej produkcji. W związku z tym to jest ten 1 albo 0,5% dobrych scenariuszy tak naprawdę i dobrych historii, no bo tylko takie się po prostu dają w efekcie dobry film. Także myślę, że dobry scenariusz to jest skarb, na który porują wszyscy i ta choroba dotyka nie tylko nas. Ja bardzo mało scenariuszy czytałem w ostatnim czasie. Znacznie więcej czytałem w języku francuskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim. Mało scenariuszy polskich przychodzi do mnie, także nie jestem specjalistą. Staram się oglądać takie filmy, o których słyszałem, że są interesujące, bo na inne szkoda czasu. Także nie potrafię wydać opinii o wszystkich tych tak zwanych romantycznych komediach czy coś w tym rodzaju, bo nie oglądam tego. Może są nawet wybitne, nie wiem. Uważa pan, że polskie kino się rozwija? Nie czuję się kompetentny, żeby na ten temat wypowiadać. Ja naprawdę bardzo mało filmów, na przykład w tym roku i w zeszłym roku obejrzałem polskich filmów, mało, a te, które obejrzałem, zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Z kinematografią polską włączy mnie głównie serdeczny stosunek z boku i wręczanie nagród moim wybitnym kolegom. Ja jestem aktorem europejskim, a szkoda, bo mówię najlepiej po polsku. Przede wszystkim zaczynamy się jakoś znajdować w tej nowej rzeczywistości, bo tak po 89 roku właściwie nie wiadomo było, co w tych filmach opowiadać. Takie była taka fala, która naśladowała coś. To były takie filmy, które udawały jakieś kryminały amerykańskie, nie wiem, jakieś filmy akcji. Mam wrażenie, że pojawia się też nowe pokolenie, które wchodzi, który z jakąś inną wrażliwością. Jaki temat w polskim kinie jest jeszcze do odkrycia? Każdy, proszę panią, byle dobrze napisany, dobrze opowiedziany i dobrze zagrany. My jeszcze nie bardzo umiemy eksplorować, a w każdym razie dzisiaj na nowo pokazywać człowieka. Polacy są w gruncie rzeczy bardzo rozpolitykowanym narodem i te filmy też mają bardzo mocny, silny polityczny, społeczny kontekst. A filmy, może nie egzystencjalne, ale te pokazujące złożoność człowieka, to jest, mi się wydaje, jakaś taka człowieka z jego słabościami, z jego emocjami, że to jest jakiś taki, to jest bardzo ogólne, to brzmi to, co mówię. Ale myślę, że to jest jakiś taki kierunek, który da szansę na dobre, kameralne filmy. W tej chwili bardzo mało ludzi chodzi w ogóle do kina. Znaczy wszyscy starsi, chodzi tylko młodzież. A młodzież oczekuje bardzo specjalnych filmów. Oczekuje filmów przygodowych, lekkich, nie wiem, może horrorów. Nie, ja nie chodzę i dlatego nie mam nawet doświadczenia, ale na pewno nie takich, które ja uwielbiam, lubię i się interesuję nim. Czy uważa pan, że powinniśmy tworzyć filmy o Polakach, czy ogólnie o ludziach? Ja, wie pani, nic nie uważam, naprawdę. I żadnej recepty na zrobienie dobrego filmu pani nie podam. Powinno być kino bardzo różnorodne. Powinny być filmy takie jak Katyń, powinny być filmy takie jak Sztuczki, które zostały wysoko, ale ja bardzo lubię dobrze zrobione komedie romantyczne, filmy kryminalne, westerny, czyli w naszym wypadku filmy na koniu i z szablą, a nie na koniu i z lasem. To muszą być dobrze robione. My opowiadamy o tym, o ludziach, którzy mówią po polsku najczęściej, czyli no wszystko jest jakby mentalność, wrażliwość, historia. Jest Polska. Czy to są jakieś, czy to będą tematy, które będą bardzo jakby nasze lokalne, polskie, czy nie? To jest drugorzędne tak naprawdę. Jeśli jest w tym jakiś rodzaj emocji, jakiegoś napięcia,
jakiejś rzeczywistej potrzeby w ogóle opowiedzenia jakiejś historii, to jest najważniejsze. A to, czy to jest o Polakach, czy to jest o ludziach, jak pani mówi, to jest już mniej ważne. O Polakach przede wszystkim, bo żyjemy w Polsce, ale to nie znaczy, że nie można zrobić o innych. I czy to czasem nie jest bardzo interesujące. Ja kiedyś miałem taką przygodę właśnie, że odrzucono mi scenariusz, dlatego że duża część jego działa się, wie pan, w Petersburgu. No, ale to był niezwykle, to była wspaniała książka i w dodatku to chodziło o pierwszych, to z końcem XIX wieku i to chodziło o pierwszych terrorystów, którzy w tym czasie działali, to był 1880, 80 któryś rok. No i odrzucono mi w ten sposób. Ja uważam, że to było śmieszne.